Wymówka to jedna z tych dokuczliwych dolegliwości, z którymi medycyna nie może sobie dać rady. Istnieje wprawdzie wiele domowych sposobów zalecanych przez ciocie i babcie, ale lekarze twierdzą, że przy krótkotrwałej czkawce czekać trzeba po prostu aż sama ustanie. Zanim to jednak nastąpi, prawie każdy próbuje któregoś z przeróżnych tradycyjnych sposobów. I tak, wstrzymuje się oddech albo oddycha głęboko, wypija kilka łyków ciepłej wody, albo usiłuje wypić duszkiem pół szklanki zimnej. Są tacy, którzy oddychają do papierowej torby i tacy, którzy stają na głowie. Przy krótkotrwałej czkawce, chociaż i ta nieźle daje nam się we znaki, można oczywiście pogodzić się z bezskutecznymi próbami. Gorzej, jeśli czkawka nie ustępuje przez wiele godzin, a nawet tygodni. Naukowcy wspominają o sposobie polegającym na połykaniu cukru. Nie powinien być on jednak rozpuszczany w ustach, ale od razu przełykany. W znacznej części przypadków czkawka ustaje natychmiast. Ponieważ glukoza nie zdąży jeszcze dostać się do krwi, mamy do czynienia z działaniem fizycznym, a nie chemicznym. Granulki cukru po prostu podrażniają końcówki nerwów przełyku, zakłócając w ten sposób impulsy nerwowe powodujące czkawkę.